Obrażenia ciała, stres, traumy, a w najgorszym wypadku kalectwo czy śmierć to skutki wypadków drogowych. W 2023 roku na terenie województwa śląskiego doszło do prawie 1900 wypadków. Jak się zachować, gdy będziemy świadkiem takiego zdarzenia drogowego i jakiej pomocy udzielić poszkodowanym? O tym Karolina Komada. Czołowe zdarzenie, jeden poszkodowany, a dostęp do niego jest utrudniony. Strażacy stabilizują pojazd, a następnie przez bagażnik wyciągają ofiarę. Podczas ćwiczeń sytuacja może nie wygląda tak poważnie, ale w trakcie prawdziwego wypadku dochodzi stres i uciekający czas. Pierwsze informacje, gdzie i po co jadą, strażacy otrzymują w trakcie jazdy na akcję. Dojeżdżając już widzimy, w jakim stanie mniej więcej jest samochód. W trakcie dojazdu dzielimy się mniej więcej zasadami. Zadania są raczej już z góry wypracowane w czasie ćwiczeń i innych zdarzeń. I tak jak tutaj akurat byliśmy już przygotowani z góry, przygotowujemy poszczególne pole sprzętowe, pole medyczne, pole zbierania odpadów, tak żeby pole było, aby całe zdarzenie było uporządkowane. Priorytetem jest jednak tak zwany dostęp dla życia, czyli możliwość uwolnienia poszkodowanego. Podczas wypadków drogowych liczy się każda sekunda. Często pomoc zaczyna się już po otrzymaniu instrukcji od operatora numeru alarmowego 112. I tak w takim ułożeniu przez około 10 sekund sprawdzamy, czy taka osoba oddycha. Oprócz wykonania sztucznego oddychania, świadek zdarzenia drogowego może wykonać inne czynności. Możemy zabezpieczyć drogę, tak? Czyli włączyć światła awaryjne w swoim samochodzie, jeżeli jest korek, czy wystawiamy trójkąt ostrzegawczy. Nieraz w samochodzie mamy apteczki, więc jeżeli jest jakaś rana, ktoś krwawi, można zrobić opatrunek z bandaża. Jeżeli ktoś jest nieprzytomny, oddycha, układamy na boku. A jeżeli nie oddycha, nie boimy się tego, możemy podjąć reanimację. Operatorzy numerów alarmowych otrzymują zgłoszenia o wypadkach kilka razy dziennie. Tylko do południa w poniedziałek 25 marca było 140 różnych zdarzeń. To przykładowo zdarzenie ciężarówki z samochodem osobowym i jedna osoba ranna w powiecie tarnogórskim. To już wypadek śmiertelny z 20 marca z udziałem motocyklisty na terenie gminy Kruszyna. Duży spadek, jeżeli chodzi o liczbę śmiertelnych na drogach, co jest bardzo ważną informacją. Mniejsza liczba osób rannych, jeżeli chodzi o poszczególne kategorie, to zginął rowerzysta, zginął już motocyklista, pomimo tego, że jeszcze zima trwa. Zginęło więcej osób pieszych, ale sumarycznie ta liczba jest zdecydowanie mniejsza. 7 osób mniej zginęło w pierwszym kwartale, aniżeli w ubiegłym roku. Warto pamiętać, że gdy dzwonimy na numer alarmowy 112, należy podać dokładne miejsce zdarzenia, ile samochodów wzięło w nim udział oraz czy są poszkodowani.